Prace jak widać postępują. Tu do ścieżki jeszcze niewiele zrobione, ale już jakaś podsypka narzucona. Tutaj ten piękny łuk, którym się zachwycam. Natomiast tutaj, proszę bardzo, jest alejka niewykończona jeszcze, ale tutaj ona już jest i wygląda pięknie i pewnie będzie spełniała swoją funkcję. Tutaj jest ten schodek, który jest połączeniem schodów ze ścieżką. Ten taras jest troszkę niżej, ten jest wyżej. To jest związane z usytuowaniem tego chodnika, bo taki jest grunt. I taka jest tutaj rzeźba terenu. I tutaj sobie dochodzimy do kraju tego chodniczka. Oto jest właśnie i on. Tak to wygląda. I teraz będziemy patrzeć z tej strony. Z całą pewnością oprócz funkcji użytecznej, użytkowej, jaki posiada ten chodnik i ta alejka, będzie to też ozdoba tej posesji, niewątpliwie. Nie znam się na układaniu kostki, ale jak na moje oko, to jest to zrobione pięknie. Natomiast ten tutaj uskok, no to jest po prostu mistrzostwo świata. To jest jedno mistrzostwo świata, a drugie mistrzostwo świata dla mnie to jest właśnie ten łuk, który już pokazywałam. Tak to wygląda. A dalszy ciąg za kilka dni, może jutro, może pojutrze. Następna odsłona ogrodowych ulepszeń. Wchodzimy na taras, schodzimy z tarasu i alejka prowadząca do części rekreacyjno-użytkowej, czyli ogrodu. Tu wchodzimy na drugi taras takimi pięknymi stopniami, a najniższy z tych stopni przechodzi w krawędź chodniczka usytuowanego wyżej. No i co? Piękności, laleczki. Proszę bardzo, idziemy. Piękne wykończenie. Wchodzimy do ogródka, do części rekreacyjnej i idziemy z powrotem. Tu gwiazda, nasza gwiazda, tak, a tutaj idziemy z powrotem. No pięknie, po prostu bajka. I tą alejką właśnie, no nie dokładnie tą, ale tą od bramki, to będzie moja stała trasa na kawę tutaj. Jak mi się zdarza tu przychodzić na kawę rano, to proszę bardzo, będę sobie tędy dreptała, tędy i tutaj w piękne miejsce takie, które tam kiedyś pokażę, ale tędy. Piękności, laleczki. Wszystkie łapki w górę, przypominam, buziaczki. A teraz widzimy już robotę prawie skończoną. Pięknie położony, równiutko chodniczek. Nie jest to łatwy teren, bo on jest troszeczkę pochylony. Tu jest ten piękny łuk, którym się zachwycam za każdym razem. Tu jest zaznaczona alejka i kostką tą czerwoną pokazana, dokąd idzie. A tutaj jest ta druga piękna rzecz. No kostka ułożona pięknie, tak? Tak się wydaje. Ona chyba jeszcze nie jest zapiaskowana. Tak mi się wydaje. Tutaj jest ten piękny schodek, który łączy
schody z tarasu, czy też na taras z alejką do ogródka i do warzywniaka. Warzywnika. Właśnie to jest to. Wszyscy mówią warzywniaka i już po prostu mi to weszło do głowy, ale przecież to jest warzywnik. I miejsce oczywiście przy ognisku pięknym. Tutaj jest kraj chodnika, to już pokazywałam. No i zobaczymy sobie to z drugiej strony. Trawka porośnie dookoła, będzie wyplantowana. Będzie po prostu laleczka. Będzie to piękna rzecz, już jest to piękna rzecz. Widać, że to funkcja i użytkowa, i ozdobna. Po prostu pięknie, estetycznie zrobione w stylu, bym powiedziała, tego ogrodu. Czyli w stylu takim eleganckim. Raczej nie jest to styl jakiś rustykalny czy taki naturalistyczny, tylko powiedziałabym, że tutaj to jest taki styl reprezentacyjny. Tak to wygląda. Do bramki, z bramki na taras idziemy czystą stopą. Nic nas tu nie rusza. Błota, zawieruchy, pluchy. Nic nas nie rusza. Idziemy sobie na szpileczkach na przykład. Bach, 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 bach. I jesteśmy na schodkach, na tarasie i elegancko sobie idziemy. Pięknie, prawda? Pięknie, mnie się to podoba bardzo. I nasza Polska jest coraz piękniejsza. Takie małe zakątki są coraz piękniejsze. To nasza Polska jest coraz piękniejsza. A teraz, przed pozdrowieniem Was i pożegnaniem się ładnym, przypominam, wszystkie łapki w górę, buziaczki.